Dzień dobry, moi drodzy, witam was serdecznie. Mamy dzisiaj sobotę, 10 grudnia i jadę sobie na śniadanie. Marcin, ale fajnie, kurde, na śniadanie jedziesz, kogo to obchodzi? No, jadę sobie, ale jadę sobie na rowerze, zrobić sobie śniadanie polowe w lesie. Śniadanie, godzina 12 prawie, a ty, Marcin, śniadanie jesz. No tak, jem, bo ja wiecie, jem od 12 jem. No, mam okienko żywieniowe od 12 do 20. Podjąłem się diety niskowęglowodanowej i fasting, nie pamiętam, jak to się nazywa, w każdym razie to jest dieta z postem przerywanym, czyli okienko 8 na 16, 8 godzin jem, 16 godzin nie jem w ogóle, piję tylko jakieś napoje bezkaloryczne, znaczy typu herbata bez cukru, woda i te sprawy. Dobra, mniejsza o to, ale to nie jest o diecie, tylko o twojej jeździe. Wsiadam sobie na TSDZ-a dwójeczkę, mam kilka rowerów i naprzemiennie jeżdżę nimi na wszystkie możliwe sposoby. Baterie używam, bo bateria nieużywana to bateria do wyrzucenia po jakimś czasie. Baterie trzeba używać, czyli przejechać, doładować, przejechać. Tak przynajmniej raz w miesiącu proponuję, żebyście po prostu użyli tej baterii. Wiem, że dla niektórych sezon się kończy, jak tylko spadnie temperatura poniżej 5 stopni, no ale nawet sobie, nie wiem, w garażu rozładujcie tą baterię i naładujcie. Po prostu bateria musi pracować. Jak wiecie, mam prawie już 6-letnie baterie, które ciągle działają właśnie, bo są w użytku. Dobra, ale mniejsza o to. Zobaczcie, jak mam gustową bródkę. Słuchajcie, tak, mam gustową bródkę, bo zapuszczam brodę. A mianowicie nie zapuszczam, tylko sobie taki, po prostu zrobiłem taki challenge, że nie będę się golił do czerwca przyszłego roku. Tak, do czerwca. No chyba, że mi się spodoba i zostanie ze mną na dłużej. Te oto siwa bródka tutaj. Ale postanowiłem właśnie, że do czerwca się nie będę golił. Zobaczę, jak będę wyglądał. Oczywiście będę ją podgalał równo, bo przecież nie wiecie, broda nie golona, to wyglądał jak bushman jakiś tak. A tak to trzeba co jakiś czas tam ją troszeczkę wyrównać, tak mi się zdaje. Nie wiem, nigdy brody nie miałem, także. Znaczy miałem, jak byłem małolatem, taką miałem taką, wiecie, wyglądałem jak debil. Szczerze powiedziałem, dobra, nie gadam, siadam na maszynkę i jedziemy do lasu zrobić sobie śniadanko. A jakie, to zobaczycie na miejscu. Kurde, ale pizga, kurczę, słuchajcie. O, pizga złem. Jest minus 2. Słuchajcie, jedziemy sobie znaleźć jakieś fajne miejsce na śniadanko w leśnym zaciszu. Jednak będę troszeczkę niewyraźnie mówił, bo muszę ryja zasłonić, bo tak wieje, jak się jedzie. Nie będę jechał zbyt szybko, bo to nie ma sensu. A czemu tak, Marcin? A no tak, bo ja po prostu lubię jeździć, słuchajcie, nawet w taką pogodę. Patrzcie, jak skute wszystko lodem w kałuże. Jadę też z DZ-em, bo dawno nie jechałem. No co to jest za jakieś informacje mi tu? Dobra, włączmy sobie trip. Jadę też z DZ-em, bo no, lubię zmieniać napędy różne. Ale muszę w końcu przesiąść się znowu na Bafanga, bo Bafangiem też nie jeździłem długo. Ten silnik, jak już mówiłem wcześniej, TSDZ-cik trafi do roweru mojej córki. I będę miał wtedy takie praktycznie 4 rowery elektryczne, niezależne, że tak powiem, że mogę wsiąść. 4, więcej, 5 chyba. 5 rowerów elektrycznych. Cieszy mnie to, ponieważ planuję w styczniu jechać w moje ulubione miejsce. To będzie też z serii cyklu Van Life'a, ale połączony z rowerem, z e-rowerem. Chcę pojechać do Drawna, bo lubię te tereny, zawsze tam jeżdżę w zimę. Zabiorę sobie 2 córki, 3 rowery. Martin, gdzie ty wsadzisz te rowery? Wsadzę w przyczepę, słuchajcie, już mam przyczepę. Muszę ją w końcu odpalić. Nie używałem jej za bardzo, zbyt często, z tego względu, że ona stoi u mnie, na filmach pewnie widzieliście, stoi pod drzewem na takim wzniesieniu nad murkiem i żeby ją stargać stamtąd, trzeba na jazdy takie, wiecie, podstawiać, ściągać. Ona jest załadowana cała, załadować, dlatego się nie chce po prostu. Ale z żoną od grudnia wynajęliśmy magazyn nowy pod firmę. Właśnie aktualnie będziemy mieć teraz 3 miesiące na przenosiny. Znaczy 3 miesiące, można przenieść to w sumie w 3 dni. Ale tam mamy okres wypowiedzenia, a tutaj niestety no, nie musimy opłacać 2 miejsca naraz. No takie z umowach. No mniejsza o to, w każdym razie mamy duży magazyn, przed którym mamy wiatr, no duży, 100 metrów, no, czy duży czy nie. W tej chwili mieliśmy 50, mamy, teraz podwoiliśmy praktycznie za tą samą kasę. Tam wiata jest przed halą.
przed magazynem, przepraszam, wiata jest. No i tam sobie postawimy tą przyczepę, żeby zrobić miejsce, więcej miejsca pod chatą. No i ona będzie taka, że można podjechać, podczepić samochód i jechać, prawda? Więc będę mógł wrzucić rowery. I właśnie, zrobimy, pojadę sobie z córkami, pojeździmy sobie po okolicy Drawna. One lubią. A każda już zasmakowała elektrycznego roweru, także... Najwięcej to Maja. Tato, ale to fajne. No. Tylko syn jakoś tak, nie za bardzo. No i tak to właśnie wygląda. Ale zimno dzisiaj. Dobra, trzeba znaleźć jakieś odludne miejsce, bo ja nie lubię, jak mi ktoś zaskoczy, to wiecie, Marcelek będzie sobie gotował w lesie, nie? Zresztą, co to w koło obchodzi. Jeżeli chodzi o te SDZ-a, słuchajcie, wiecie, że może spotkał się ktoś z was, ci, co mają te SDZ-a, że wspomaganie działa raz mocniej, raz słabiej. Myślicie, co jest kurde grane? To wam teraz pokażę, co jest grane. Pamiętajcie, że TSDZ2 przy włączeniu kalibruje sobie czujnik nacisku. Ten, co macie tam w pedałach, nie? I teraz patrzcie. Jak ja położę nogę na pedale i nacisnę, powiedzmy, oprę się, włączam teraz TSDZ-a. W tej chwili następuje kalibracja tego czujnika. Patrzcie, puszczam. Teraz tak, patrzcie. Czekajcie, muszę się rozpędzę się manetką, bo ruszyć nie jestem w stanie. Patrzcie. Pedałuję. Silnik ani drgnie. Dlaczego? Bo silnik skalibrował swoje zero na... Czekajcie, stanę. Ponieważ silnik skalibrował swoje zero, czyli punkt zerowy, po tym właśnie nacisku. Teraz patrzcie, żeby to zniwelować, trzeba TSDZ-a włączać tak, że wyłączamy, ściągamy nogę z pedału, żeby był luźny, załączamy, następuje kalibracja. I teraz patrzcie. Nacisnę. Słyszycie? Już rower ciągnie. Tak to właśnie wygląda w TSDZ-cie dwójeczce. Mam sobie mocniejszą, większą moc. No to właśnie tak mówię, dla nowych użytkowników. No i dla starych. Czekajcie, no jeszcze dalej pojedziemy. No i dla starych, którzy się dziwili, czemu tak się właśnie dzieje. A po prostu przy włączeniu mają kalibrację i nie wolno naciskać, wywierać nacisku na pedały przy włączaniu. Pamiętajcie, ostatnio oglądałem film Artura z kanału Bikerator. Pisze się Bikerator, bardzo fajny kanał. To kurde, u Artura tam sypnęło. Artur mieszka pod Słupskiem gdzieś tam. I tam sypnęło tak fajnie śnieżkiem. Pokazywał, jak samochód odśnieżał. I za chwilę znowu mu zasypało. No u nas o. Takie są śniegi, nie ma. Mam nadzieję, że jeszcze trochę sypnie. Ja tam generalnie nie lubię śniegu, ale dzieciaki, wiecie, no to jest radocha dla nich. A tak to nie ma jak, no kurde. Moje dzieciaki praktycznie chyba nie wiedzą, co to sanki są, bo u nas tyle tego śniegu jest czasami, że dajcie spokój. Nie to, co kiedyś te zimy były, kurde. Sam za dzieciaka, ile się kurde najeździłem na sankach. Na takich... Ja teraz powiem coś brzydkiego, się do butów przyczepiało, takie, pamiętacie, w blokach takie poręcze były, takie stworzywa, one były takie okładziny, miały takie stworzywa, te poręcze, to się je cięło, wyginało pod na ciepło na nodze i się zjeżdżało, tak jakby takie małe narty, nie, czy łyżwy, powiedzmy, albo po śniegu, tylko nie mówcie tego nikomu, ale tak było, no, tak było, co ja na to poradzę. Jezu, jak pizga, jeszcze ani jednego zwierzęcia nie spotkałem w lesie. A tu patrzcie, tu kurde, dziwne, wszędzie zamarznięte kałuże, a tutaj są rozmarznięte. Jakby grunt był cieplejszy. Może te lasy otaczają to, bo tam normalnie było, to tutaj taki malutki. Tu znaleźć jakieś fajne miejsce. Dobra, wyłączam się, no bo za długi ten film będzie. A teraz, słuchajcie, dajcie mi dosłownie minutkę, mam dla was reklamę. Kto nie chce, niech przewinie tą reklamę, ale mam dla was specjalnie świąteczną ofertę od SUV Bajka. Fantastyczne kody rabatowe na 50 i 90 euro. Jeżeli kupicie teraz zestaw na sklepie do elektryfikacji, korzystając z mojego kodu, zaoszczędzicie 50 euro. Wasz koszyk zakupowy właśnie zmniejszy się o taką kwotę. A jak kupicie zestaw wraz z baterią, kodzik rabatowy zmniejszy wam koszyk o 90 euro. To jest bardzo dużo kasy. I ten silniczek, słuchajcie, TSDZ-cik też jest do kupienia. Jeżeli kupicie go wraz z baterią,
50 euro taniej macie dzięki mojemu kodowi, także wchodźcie, kupujcie, bo teraz jest najlepszy okres przedświąteczny, zawsze są wyprzedaże, wiecie, wietrzenie magazynów i te sprawy. I naprawdę, te zestawy bardzo szybko schodzą, bo dostaję od Was sygnały, że co po niektórych zestawów już niestety nie ma. Ale sprawdzajcie, bo stoki są uzupełniane. Jeszcze zaznaczę tylko, że wysyłeczkę macie z Polski za darmo, z polskich magazynów i z niemieckich, także przesyłeczkę macie w ciągu paru dni. Czasem się coś zdarza, że zbraknie na przykład na tym magazynie, to dosyłają go i czas oczekiwania może się wydłużyć, ale wtedy firma daje też Wam jakieś tam rabaty. Więc śledźcie to na bieżąco. Wszystko znajdziecie w opisie filmu oraz na mojej stronie marcin.pl w dziale rabaty sklep. Tam są najbardziej bieżące rabaty, jakie pojawiają się na moim kanale. Także wejdźcie, sprawdźcie i nie zastanawiajcie się, bo czas ucieka. Przewaga minusowych temperatur. Zobaczcie, jaka gówniana jest ta droga. No ale dzięki temu, że jest minus, jest twardo i się jedzie. Choć źle to wygląda. Tak mi się podoba, że sobie jadę do Jasienicy z Dębostrowa. Skręcę sobie w lewo przy kanale i dojadę do Odry, zdaje się. Jeszcze tamtędy nigdy nie jechałem, choć to jest blisko mojego miejsca zamieszkania. No nic, zobaczymy. Muszę zainwestować w jakieś lepsze buty, bo kurde, marznę w nich. No, teraz te kupię po 10. Jakieś fajne buty. Może wy jakieś polecacie ciepłe buty na rower w zimę, żeby jeździć. To piszcie w komentarzach. Chata, kurde, rzeczka, kajaczek wywalony na brzegu. No zajebiaza. Kurde, ja tak chciałem. Zobaczcie, coś wam pokażę. Zobaczcie, jaki fajny widok. Jakie różne kolorowe hałda. Fajne, nie? No, tak wygląda moja trasa. Fajnie, mi się podoba. Tajemnicza rura wystająca z ziemi. Zaczopowana. Czyli coś się będzie działo, nie? Tam koparka szaleje. Dobra, jedźmy dalej, bo już kurde tak zmarzłem, przejechałem 13 km i już bym coś zjadł. No fajnie się jedzie. Słuchajcie, ten zecik daje radę, tylko że jestem na turbo w tym momencie. To nie oznacza, że on będzie zapierdzielał, bo jak mocno nacisnę na pedał, patrzcie, to przyspiesza, ja się w ogóle nie męczę. Znaczy, no, trochę się męczę, nie, ale nie tak jak wiecie. Na zwykłym rowerze. No i TSDZ2 jest dobry na tego typu właśnie pogodę. Dlatego, że troszeczkę też popracujecie mięśniami i się rozgrzewacie. A tak, jak bez jakiejkolwiek ingerencji fizycznej, to jedziecie i marzniecie. Ja dzięki temu rozgrzewam się właśnie wewnętrznie. Nie, ale to chyba nie ma sensu tam jechać dalej. Ja na polu jadę. Dobra. Trzeba znaleźć jakąś inną, alternatywną trasę. Miało być w lesie, ale nie będzie w lesie, będzie na polach. Słuchajcie, taka droga mnie tutaj spotkała, że o, widzicie. Praktycznie tej drogi tutaj nie ma. I tam mi każe jechać dalej. Przecież tam drogi pewnie nie ma, to jest normalnie pole. Jeszcze jest jakiś rów poprzeczny na mapie, tam wskazuje, że się wpierdzielę. Dobra, robię tutaj, robimy sobie śniadanko. O tym właśnie mówiłem, na takich właśnie wycieczkach. Stoliczek. Krzesełko. Kuchenka. Ta, co się popsuła, pamiętacie? Ale już ją naprawiłem, poskręcałem. Już jest ok. Ta, co tu towarzyszy. Powiem wam, że picia nie będzie. Bo nie wziąłem wody, no ale to... Proszę bardzo. Będzie full wypasik, słuchajcie. O. Będzie lepiej. No, jakoś tam się upiecze. Jojka. Jojka najpierw wbijemy, bo te... Później to trzymać. Kurde, jakieś ostatnio pancerne jajka, słuchajcie. Tu na razie położę. Kupiłem, no kurde, nie idzie rozbić tej skorupki. Rwie się na wszystkie strony, kurde. Co my tu mamy?
Jest już patułka, żeby nie rysować. Masło, bułenia. No i rzecz jasna, przyprawy. Masło to mi zamarzło. Wiecie, że po chińsku robię, ale ja tak robię. To się wszystko roztopi. Nie mogę, Marcin, normalnie, nie? Jakąś drożdżówkę sobie wziąć, albo kanapkę w domu zrobić, albo jakieś kabanosy. Nie! Ja nigdy nie idę po najniższej linii oporu, a poza tym lubię to. Lubię. Po prostu takie rzeczy lubię. Dobra, tu nie ma co czekać, aż się masło roztopi, bo się nie roztopi, bo jest minus jeden. Cykwu. To już jest. To co, teraz zaczniemy sobie smażyć. Gdzie ten zapłon jest? Z tej strony. Czekaj, czy się odpali, czy będę musiał się wspomóc. O, paliło. Cykwuch, należy pamiętać, że jest minus. No i te gazy nie dają rady w tych minusowych temperaturach. Trzeba co jakiś czas i tam wspomóc. O, jakie miłe ciepełko. No trudno, szkoda, że tej wody nie wziąłem, kurde. Bo bym sobie zrobił fajną herbatkę. Ale to, co się odleczy, to nie ucieczy. Zresztą zaraz wracamy do busa z powrotem. No bo jest godzina 13:30. No ścinę się. Już masełko się rozpuszcza, czyli idzie temperaturka. Dobrze, że udało mi się naprawić tą kuchenkę małą, bo tą dużą zmieściłbym tu, ale to widzicie, ciężko by było. Już masełko się rozpuszcza. Wrócę chyba tą samą drogą, bo to nie ma sensu, kurde. A teraz tak, wracając do TSDZ-a, tam ostatnio ktoś mi zadał pytanie, czy wybrać lepiej Bafanga czy TSDZ-a, bo ów człowiek jeździ w trasy takie po 160 km. I mi się pyta, jaką baterię tak na pierwszym biegu, żeby jechać, ewentualnie na drugim. No to coś takiego jak ja jeżdżę cały czas, nie? No i ja w tym wypadku poleciłbym zdecydowanie TSDZ-a do takich rzeczy, bo to widzę, że to jest taka jazda bardziej spokojna, żeby się tylko wspomóc. Bo nie ukrywajmy, no Bafang jest taki, że to jest dla takich bardziej ekstremalnych jazd, znaczy ekstremalnych, bardziej hardkorowych, że tak powiem. On jest bardziej wytrzymały. A TSDZ-2 to jest właśnie do czystego po prostu wspomagania się na dalekie trasy. Więc jak najbardziej polecam TSDZ-a, jeżeli ktoś właśnie taki chce wybór, do roweru, taki ma wybór do roweru trekkingowego, jak znalazł, do takiego właśnie jak ten. Naprawdę, to zdecydowanie. Jajkownica prawie gotowa. Jaką lubicie jajecznicę? Ja taką półmokrą, że tak powiem. O, coś takiego jak to. Można zgasić. Będę zajadał tą pyszną jajkownicę. Przepraszam, nie, głupio wyglądam, nie ściągam tego komina, bo mi zimno po prostu jest. Nie? O, jajeczniczka polowa w lesie, miało być w lesie. Są drzewa, no powiedzmy, że jest las. Przymknijcie na to oko. Jeżeli wy w tej chwili jecie śniadanko, to życzę wam smacznego. No i życzcie też i my. Zajebista. Pojedzone. Kurde, polecam wam taki zestaw właśnie na wyprawę. Widzicie, w takich sakwach się to wszystko mieści. Jest to składany stolik z Decathlona. No i takie stożkowe składany taboret. Tego pełno jest na Allegro. Tanie to jest, powiem wam. Nie wiem, parę groszy kosztował ten stołek, a jest naprawdę praktyczny. Różne wysokości można sobie regulować. Ten stolik też jest po prostu rewelacja na takie właśnie wypady, nie? Dobra, pakuję się i wracam powoli do domu. No szkoda, że kurde wody nie wziąłem, bo tej herbatki potrzebuję jak cholera. Zimno, 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 zimno. Muszę sobie buty kupić, bo widzicie, takich to nawet neka do dupy. Jedziemy. No i w tym miejscu powiem wam, dupa.
dupa żołędna, straciłem resztę materiału, ale był to materiał taki, że wracałem po prostu i tam pieprzyłem swoje różne farmazony, jak to tam zimno mi było, bo trochę mi zmarzła już ręka prawa, później tam rozgrzewałem ją podczas jazdy. Straciłem materiał z tego względu, że podczas zgrywania na komputerze zostawiłem w pokoju z kamerą, komputerem mojego syna 5-letniego i mówię do niego, jak skończy synu, to mnie zawołaj. A że czekał na zwolnienie komputera, bo chciał sobie tam pograć, poobiecałem mu coś, nacisnął mi anuluj, przyleciał po 5 minutach do mnie, tata już, ja poleciałem do komputera nie sprawdzając, skasowałem materiał źródłowy z kamery, bo zawsze tak robię przy kopiowaniu, żeby zwolnić miejsce w kamerze. I słuchajcie, zawsze też liczyłem ilość plików, tu i tu, a teraz tego nie zrobiłem. Skasowałem, walnąłem to, przeglądam, patrzę, no kurde, gdzie są brakujące pliki? 25 minut zostało do przekopiowania, tak pi razy drzwi, bo on tam się zmniejsza czasami. I tak sobie wpadłem, właśnie później pomyślałem, że faktycznie za szybko z tym przyleciał, że skończyło transferować pliki, bo to powinno mi dać do myślenia, no ale skasowałem. Ten cwaniaczek próbował przyspieszyć proces kopiowania, no niestety, no co będę. Oczywiście wydarłem się na niego, no ale co będę go karał, bez sensu, no także trudno. Dogrywam końcóweczkę, słuchajcie, tak, bez jazdy, jak już mówię, tam nic takiego nie było, ale śniadanko się udało, mimo że nie wziąłem wody i nie zrobiłem sobie ciepłej herbatki, ale to nic. Pamiętajcie o mecenasie mojego kanału i tego filmu firmy Esul Bike. Macie fajne promocyjki tam na dole w opisie. Wszystko znajdziecie. Zainteresujcie się tym, bo to naprawdę jest najlepszy okres. No i na koniec jeszcze tylko powiem, jak chcesz wesprzeć mój kanał, po prostu postaw mi kawę. Link również znajdziesz w opisie filmu. Trzymajcie się, cześć!